Dzień dobry farmerzy, dzień dobry farmerki. Witam Was w kolejnym odcinku maszynowni. A dzisiaj tematy rozgrzewające do czerwoności, bo będzie dużo o cenach maszyn. Czy stanieją i dlaczego nie. Dlaczego te ceny ciągle są tematem tabu? A także o tym, co ciekawego wydarzyło się na farmer.pl. Najciekawsze artykuły, najciekawsze komentarze oraz kilka słów o projekcie z Duntra, który ostatnio. Bardzo mocno ruszył do przodu. Serdecznie zapraszam. Pierwszy temat naszego odcinka: ceny maszyn, ciągle tematem tabu. A jest ze mną dzisiaj Tomek Kuchta. Tomek, porozmawiajmy dzisiaj o tym, bo Ty masz, zdaje się, tutaj dużo do powiedzenia w tym temacie. To znaczy, nie wiem, czy dużo wiesz, tak? bo, bo, jakby no, ciężko dowiedzieć się cokolwiek, czegokolwiek. Cześć Karol, witajcie farmerzy. Zgadza się, kilkukrotnie ten temat już można powiedzieć, że brałem na tapet, zgłębiałem go, więc no można mogę śmiało powiedzieć, że jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, także zobaczymy, co, co ta nasza rozmowa dzisiaj przyniesie. No właśnie, yy, powiedz mi tak, w jakich ostatnio tematach drążyłeś, co takiego można było ciekawego zobaczyć i wywnioskować? Bo już no niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, o, o tych cenach, o, tru o, o trudnym dostępie do nich. Tak? tak? Coś się zmieniło, coś się wydarzyło? E, cóż, e, wróciłem do tego tematu, bo on do nas powraca jak bumerang wracają z nim do nas e, nasi czytelnicy. E, mnie osobiście też irytuje i intryguje jednocześnie kwestia tego, dlaczego w dalszym ciągu nie mamy przejrzystych cenników tychże maszyn rolniczych, żeby w jakiś sposób sobie zobrazować. E, Wiesz, jesteś zwykłym rolnikiem, który chciałby sobie kupić bronę talerzową, masz do wyboru 100 marek, które są dostępne na rynku no i wypadałoby siedząc w domu, w swoim zaciszu przeanalizować ceniki producentów zobaczyć na co nas stać, na co nas nie stać a dopiero potem zawracać głowę dealerowi, kiedy już wiemy, które marki są w naszym pułapie cenowym czyż nie Dokładnie. brzmi to logicznie? To logicznie tak by wypadało chyba zrobić, jak no, żyjemy w cywilizowanym kraju wszystko jest tak, w internecie a temat do nas wraca, tak jak wspomniałeś, jak bumerang, no bo wiadomo, co się ostatnio dzieje z cenami, więc no próbujemy. Chyba wszyscy próbują być na bieżąco z tym, tak. bo, bo trzeba być. Dokładnie, ale wydaje mi się trochę, że to jest taki relikt tej naszej, naszej branży, no bo zdaje się, że ostatnio testowaliśmy kilka ciekawych samochodów. No i powiedz mi, czy w branży motoryzacyjnej te, te, te ceny maszyn również są jakoś specjalnie schowane, zabunkrowane, czy też są dużo bardziej przejrzyste? Tomek, e, mieliśmy trzy auta na testach. Od razu e, z autami, e, które wzięliśmy od dystrybutorów do testu, otrzymaliśmy cenniki tych konkretnych egzemplarzy. Oczywiście ceny katalogowe. E, tych konkretnych egzemplarzy, egzemplarzy w wersjach podstawowych. Żadnego problemu, żadnych e, tajemnic. Powiem ci, no, dziennikarze motoryzacyjni mają dużo łatwiej widzę od nas. No brzmi to aż nieprawdopodobnie łatwo. Doskonale wiesz, jak często piszemy jakieś teksty, w których chcemy zawrzeć informacje o cenie, bo to dla nas, moim przynajmniej zdaniem, taka kwestia, która dużo mówi nam na temat maszyny, o której opisujemy, no ale niejednokrotnie stajemy z taką ścianą, mierzymy się z taką ścianą, której nie da się przeskoczyć. Słyszymy wówczas informacje o tym, że ceny ustalane są indywidualnie, że ceny są zależne od tego, czy kupujemy w hurcie, czy w detalu. No mi osobiście wydaje się, że Kwestie konfiguracyjne e, samochodu są dużo bardziej wyrafinowane niż ciągnika, ale w jakiś sposób producenci e, samochodów potrafili to zrobić. Ciekawe, ilu rolników kupuje w hurcie e, ciągniki. To bardzo dobre pytanie, aczkolwiek zdziwiłbyś się, jak wielu sprzedawców, producentów w ten sposób zasłania się e, tajemnicą prowadzonej e, przez siebie działalności. Nie dziwię się, Tomek, bo też właśnie nieraz sięgam do tego. E, powiem tylko tak, że. Tak rok, dwa lata temu taka, taka we mnie nadzieja trochę wstąpiła i myślałem, że coś się zmieni. Jak zauważyłeś, u niektórych producentów pojawiły się konfiguratory na stronach tak. internetowych. No to teraz jest, stwierdzam, że to jest jakiś kosmos w ogóle. Puuu! Jakież było moje zaskoczenie i zadowolenie, Karol, gdy e, po raz pierwszy wszedłem na stronę dużych producentów, naprawdę największych producentów, i zobaczyłem te konfiguratory, i pomyślałem sobie, wreszcie będzie normalnie, ale no właśnie, tak. tuż przed nagraniem postanowiliśmy skorzystać z dwóch konfiguratorów, e, dwóch można powiedzieć, jednych z największych marek. No i jakież było moje zdziwienie, gdy chociażby klas Axion 830, czyli 235-konny ciągnik został wyceniony przez ten konfigurator na uwaga, 1 200 000 złotych. Plus nie ma informacji, czy to cena netto, czy brutto, a to dopiero początek konfiguracji w wersji z manualną przekładnią. Także no robi się srogo. Robi się srogo, ale jak się dowiedzieliśmy, od razu od tego można. Rabat dostać około 400 tysięcy złotych. No właśnie. I, i, I tego typu rzeczy. No, to, to dobra, tu jest, tu jest cena podana. Ale, ale z kosmosu. Ale z kosmosu, natomiast u innych. No, byłem też na konfiguratorze strony producenta Nicholanda, tak? Bardzo fajnie rozbudowane, wygląda to naprawdę przypominająco w stosunku do konfiguratorów dostępnych z branży motoryzacyjnej. Przeklikałem sobie w tym wypadku jakiś tam kombajn CX, zdaje się, bardzo precyzyjnie do samego końca. Spędziłem na tym trochę czasu, wybrałem opcje, które mnie zainteresowały. No i jakież było moje zaskoczenie, gdy na samym końcu wyskoczyła mi informacja, że jeśli chcę Ukończyć tą konfigurację i dostać cenę za ten kombajn, muszę zgłosić się do najbliższego dilera. Także, no, niestety, w dalszym ciągu sporo jest tutaj do zrobienia. No, wie, wiemy, że jest, jest problem z dostępnością, jakby maszyn, z bieżącymi dostawami i no być może, no, że ciężko też jest trochę określić. Ile, ile dana maszyna będzie kosztować, jeśli ona jest, jest, jeśli ona jest dostępna, na przykład za 6 miesięcy, tak? Mhm. Czy, no ale mimo wszystko. Nie rozmawiamy przecież, Karol, o cenach transakcyjnych. Interesują nas po prostu ceny katalogowe. One, jak wiadomo, jeśli jesteśmy klientem, który po raz kolejny dokonuje zakupu jakiegoś dilera, wiadomo, że ten rabat może mieć większy, może być mniejszy. Interesują nas typowo ceny katalogowe, a dopiero później, niech po osobistym odwiedzeniu dilera, będzie wynegocjowana cena transakcyjna, tak? Bo o tym tutaj cały czas mówimy. Czyli co nie da się, patrząc na to, da się chyba, bo niektórzy pokazują, że się da. Co prawda mniejsi produ producenci, troszeczkę tak. Ale... No mniejsi, ale też nie tacy mali, no bo tak. ja akurat tutaj wspomnę o firmie Mandam z Gliwic, która od lat, już od kilku lat, od kiedy, od kiedy pamiętam, co prawda nie udostępnia konfiguratora, ale udostępnia taki szeroko rozbudowany katalog, w którym są zawarte informacje o cenach. Wraz z dodatkowymi opcjami, czyli de facto siedząc przed komputerem, nie wychodząc z domu, możesz sobie wybrać, jaka na przykład brona talerzowa Cię interesuje, skonfigurować ją w dowolny przez siebie sposób. Wiesz mniej więcej, ile ta maszyna będzie kosztowała orientacyjnie, a następnie, gdy już porównasz sobie ją cenę z jakimiś tam innymi produktami, możesz udać się do dilera i rozmawiać na temat negocjacje ewentualnej ceny, ale jak się okazuje mandam nie jest chyba jedyny. No nie, ja, ja coś takiego zauważyłem też w, w Cynkomecie. Cennik też e, już od dawna publikowany, klarowny, wszystko jasne. Także Czyli da się? Można. Da się. Wydaje się też, że takie, takie działanie, ta, takie tabu z tymi, z tymi jednak cenami, to chyba po prostu też duże pole do manewru dla sprzedawców, jeśli chodzi o marże tych maszyn. tak? No ja też bym powiedział, Karol, że taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, skąd takie działanie, no to chyba właśnie wynika z tego, że producenci jednak w dalszym ciągu chcą ugrać jak najwyższą marżę w przypadku tych, yy, sprzedaży tych maszyn. Yy, nie wiadomo, jaki klient do nas się zgłosi. Być może, gdy trafi się klient bardziej zorientowany, który jest lepiej rozeznany, zrobi sobie jakiś rekonesans, jeśli chodzi o produkty konkurencji i będzie wiedział, czego chce, to dealer chcąc sprzedać w ogóle taką maszynę, nawet po niższej marży, będzie w stanie zejść z ceną niżej, a w sytuacji, gdy przyjdzie klient, no powiedzmy taki mniej obeznany z dzisiejszym światem, będzie okazja, żeby go trochę bardziej przystrzyc, mówiąc kolokwialnie. Widzisz tutaj jakieś inne logiczne uzasadnienie takiego działania? Nie, no, chyba, chyba tak jak mówisz, i, bo, bo też z rozmów gdzieś tam z rolnikami słyszymy takie prawda, opinie, że te, te ceny. E, Dobrze, dam Ci taki rabat, tylko, e, tylko nie mów o tym nikomu jeszcze najlepiej, e, bo, bo to jest super cena. tak? Tylko I, dla Ciebie i tylko w tej chwili. Tak, tylko w tej chwili, tylko dla Ciebie na ten egzemplarz. Więc. Ale wiesz co, taka jeszcze ciekawostka, na koniec może humorystyczna, bo po, pod tym naszym artykułem pojawiło się kilka ciekawych komentarzy. Jeden z nich mi się spodobał, jego autorem jest Alois, pozwolisz, że przytoczę krótki komentarz? Bardzo proszę. Piszą w ten sposób. Raz dostałem ciągnik na testy, a w kabinie był zapomniany zeszyt z notatkami handlowca, typu co za ile kupuje i po ile sprzedaje. I na koniec zamieścił bardzo uśmiechniętą buźkę, także jestem niezwykle ciekaw, cóż tam w tym zeszycie się e, znalazło, i czy przypadkiem jak przeczytał to nasz czytelnik Alois, to czy nie spadł z fotela e, op operatora. Panie Alois, jeśli pan nas słyszy lub widzi, to może dokończy pan tą myśl. Chętnie poznamy. Co tam było napisane, i oczywiście zachowamy tajemnicę dziennikarską. Proszę Państwa, ceny stali spadły i to znacząco. Czy to oznacza, że maszyny też stanieją? Tomku, Ty rozoznałeś się w, w tej sprawie. E, napisałeś też artykuł krótki. Ceny pikują i uwaga, tutaj Tomek mnie wyprowadził z błędu. Pikują, to znaczy spadają, nie może nic pikować do góry. Wszystko jasne, wszystko wyjaśnione. No niestety trochę tutaj przygaszę twój optymizm, Karol, choć to wydawałoby się logiczne, gdy y, zaczynała się pandemia, wszystkie firmy bardzo ochoczo. Podnosiły ceny, sugerując się tym i twierdząc, że jest to spowodowane tym, że ceny stali rosną. Także momentalnie zauważyliśmy wzrost cen, często nawet 10-20%, co, co jest ogromnym wzrostem w skali tak krótkiego okresu. No więc teraz wydawałoby się logiczne, że jeśli po tym czasie ceny stali spadają, to i ceny maszyn spadną. Jednak, jak to mawia klasyk, nic bardziej mylnego. Dlaczego? No skoro, skoro spadają, no to spadają no koszty produkcji obniżają się, nie? Dobrze Teorety myślę czy nie. Teoretycznie tak, a praktycznie wiesz jak to jest. Duże firmy tłumaczą się w ten sposób, że E, Obserwowana jest obecnie zwiększona dostępność surowca, jeśli chodzi o stal, e, przy, takiej przy takim równoległym spadku popytu, tak? czyli skutkuje to spadkiem cen stali. E, faktycznie spadł on do, do poziomów sprzed wybuchu wojny, to i tak są wysokie poziomy, jeśli porównamy je z okresami sprzed roku, sprzed dwóch lat. Ale twierdzą producenci po pierwsze, że oni dokonują zakupów stali w kontraktach na przyszłość, czyli, no czyli, czyli teoretycznie dzisiaj jeszcze nie produkują z tej stali, która jest tania. No dobrze, dobrze, no to poczekaj, ale wtedy jak wzrosły to te ceny, no to też mieli kontrakty, tak? Karol... I ceny nagle wzrosły. A to jak to jest teraz? Karol, nie każ mi szukać w tym logiki, bo to tylko informacje, które przekazują producenci. Ja tego też do końca nie rozumiem. To jest trochę podobna sytuacja jak z rynkiem paliw, bym powiedział, gdy widzimy na giełdach światowych spadki cen paliw. One, dużo czasu potrzeba, ażeby te ceny spadły również na stacjach w Polsce. Jednak gdy sytuacja jest odwrotna i gdy ceny paliw rosną, na stacjach wzrosty paliw widzimy niemal natychmiastowo. Także okay. taka specyficzna obserwacja z mojej strony trzeba to po prostu odrobić albo zarobić, po prostu no, jest chwila na dobry zarobek Dokładnie. Może, może, może w ten sposób. Dokładnie tak. Ale wiesz co, kolejny argument, który tutaj przytaczają producenci mówi o tym, że spodziewane według branży jest jest y, krótkotrwały spadek cen stali. Już mówi się o tym, że przez to, że paliwa, e, energia tak bardzo drożeją, więc i sama stal będzie droższa e, już za chwilę. E, więc w jakimś sposób to na pewno zatrzyma spadki cen. No i producenci wspominają o tym, że przyszłościowo spodziewają się bardzo dużych wzrostów dalszych cen, jeśli chodzi chociażby o energię. Taka ciekawostka dla Ciebie, jeden z dużych producentów maszyn rolniczych w Polsce stwierdził, że w skali miesiąca zakład produkcyjny wydaje 300 tysięcy złotych na sam prąd. Także jeśli faktycznie podwyżka będzie duża, może się okazać, że tą podwyżkę trzeba będzie zawrzeć w cenie danej maszyny. Także no nie brzmi to na pewno kolorowo na przyszłość. Nie daje jakichś lepszych rokowań na, na spadki cen, tak jak chwilę wcześniej rozmawialiśmy. Mm. No dla mnie 300 tysięcy to, to dużo na, na prąd, aczkolwiek nie wiem, jak dlatego. Producenta w skali całej produkcji. No na pewno mogę Ci taką ciekawostkę jeszcze sprzedać, że koszt samej stali w kontekście całej wyprodukowanej maszyny, oczywiście w zależności od tego, jaki to będzie typ maszyny i tak dalej, to jest około 30-40%. Tak? Czyli to jest stosunkowo niedużo, jeśli popatrzymy na jakiś tam pług czy, 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 czy głębosz. Pozostałe koszty, no to wiadomo, jest ich, jest ich całe, całe mnóstwo. Oczywiście, bo to, jest, to są właśnie takie, takie trochę też często błędnie rozumowane to tak. są będzie rozumowane rzeczy podobnie jak, jak się mówi że cena zboża rośnie to mąki to chleb tak, tak. Tam, tam też jest jakby koszt tej mąki w chlebie to jest nie wiem, kilkanaście czy dwadzieścia czy trzydzieści procent okazuje tak? się że na przykład bardziej będzie wpływało na koszt chleba aktualny koszt transportu niż niż chociażby tak Także taka, taka ciekawostka. Ale no mówi się też, Karol, że e, jedna, wiosku, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale może taki optymistyczny e, prognostyk na koniec. Otóż firma Samasz zdecydowała się na przykład na obniżkę cen. Tak jak rozmawiałem z przedstawicielami firmy, mm -hmm. e, udało się im zakupić stal w, w dobrych cenach, i dzięki temu zadecydowali, że na ten moment e, ceny maszyn oferowanych przez Samasz spadają o 10%. O, czyli jednak trochę się da. Także 10% nie tak mało. Całkiem no. dużo tak, zostanie na jakieś lepsze wyposażenie albo na wakacje dla żony. Okazuje się, że paragony grozy to nie tylko domena wakacji nad morzem, ale też i w przypadku maszyn żniwnych i kombajnowania w tym roku. Przynajmniej przynajmniej tak się zapowiada, tak, Tomek? No nie wiem jak ty, Karol, ale ja nigdy w swojej historii, yy, czy też w historii znajomych mi osób, nie spotkałem się z paragonem wystawionym przez kombajnistę. Także nie wiem, czy to określenie jest w pełni, w pełni oddające rzeczywistość, ale trzymajmy się jego tak. w takim razie. Może faktury grozy. <grychy> Okej, okay. ale, ale dobra, śmiechem, żartem, mieliśmy artykuł z cenami, jak, jak to się aktualnie jak aktualnie kształtują się ceny usług żniwnych w Polsce i... Niech on... zgadnę, tanie nie jest, a rolnicy, jak, jak, jak się domyślam, pewnie narzekają, tak? Oprócz narzekania i kłótni w komentarzach... E, właśnie takie, takie, powiedzmy, merytoryczne komentarze. 500-600 zł e, za hektar z wykoszonego zboża w tym roku. Dużo, mało? No, myślę, że dużo. E, porównując to do zeszłorocznych stawek, widzę taki wzrost spokojnie ponad 100 zł na hektarze. Mhm. A, a strach pomyśleć, co będzie chociażby przy zbiorze kukurydzy. No niewątpliwie tutaj największy wpływ to ceny oleju napędowego miały, no plus koszty samej obsługi i, i ceny maszyn i części zamiennych. No szacujemy także że około 30% wzrosły ceny części zamiennych, także no to, to na pewno... Do tego serwis, do tego wzrost cen samych maszyn, tak. także no, jednak skądś te, te podwyżki cen wynikają i, no i są w pełni zrozumiałe. Aczkolwiek Tomek, porównując do cen zbóż w skupie i ceny usługi, no to tak szczerze mówiąc nie wypada to jakoś tragicznie drogo. No jesteśmy w tej chwili w takim, można powiedzieć, przededniu zbiorów, także jeszcze nie mówmy hop, bo znamy, znamy jakby rzeczywistość, wiemy co skupy potrafią przygotować za niespodziankę odnośnie tych cen żniwnych, także tutaj byłbym jeszcze takim ostrożnym optymistą. Tak, na pewno, na pewno tych kombajnów dużo więcej nie będzie na polach, bo, bo jak już wcześniej mówiliśmy w poprzednim odcinku, trochę zabrakło dostaw na rynek tak. tych nowych maszyn. No ale cóż, będą jechały, będziemy jechali tym, czym jest. Tak? Myślę, że niejednego bizona jeszcze w dobrym stanie zobaczymy w tym roku na, na polach. Tak. i. I... A może, może wręcz niektóre takie nieczynne wyjadą, wyremontowane jeszcze? No zobaczymy, przekonamy się już niebawem. Co do komentarzy pod e, artykułami i na Facebooku pod niektórymi e, artykułami, pod niektórymi e, wpisami, to powiem ci, Tomek, że trochę ręce załamuje. E, czasami, czasami. Naprawdę aż, aż przykro to czytać i nie wiem śmiać się, czy, czy płakać. Tutaj na przykład e, taka sprawa, gdzieś tam zdjęcie wrzucone e, na Facebooka kombajnu. E, ciekawostka, taki kat leksjon, mhm. który, który gdzieś tam jedzie na Ukrainę. No i takie komentarze. Jedna mina i będzie czarny. Jedzie na Ukrainę, jak tam straszna wojna, kombajny jadą na Ukrainę, auta masowo, to jak to jest z tą ogromną wojną? Tam propaganda na całego, czy tylko naiwniacy w to wierzą? No, tego typu rzeczy. No. Czyli co, w komentarzach trochę zazrościmy Ukrainie tego, że mają wojnę, tak? Dobrze nie, nie wiem, właśnie ludzie, co się z wami dzieje? Jak to, jak, jak można e, takie rzeczy pisać? Ja, ja rozumiem, że e, e, to wywołuje kontrowersje, bo to w, w tym bo transport zbóż, tak, to duże zamieszanie wywołuje i e, dyskusje odnośnie cen, no na razie jeszcze, jeszcze żniwa się nie zaczęły, no dobre i, e, ale na pewno nie, nie powinniśmy patrzeć w ten sposób i, bo tutaj z tego z, wynika z tych komentarzy, że to jest wręcz jakaś, nie wiem, zawiść, zazdrość, no wiesz, w każdej dużej społeczności Karol znajdą się takie czarne owce, które właśnie w ten sposób będą podchodziły do jakiegoś tematu. Niemniej jednak ja osobiście uważam, że Farmer zgromadził bardzo ciekawą publikę, bardzo ciekawą widownię. Nierzadko pojawiają się bardzo merytoryczne komentarze, aż, aż chętnie wchodzimy w polemikę z takimi użytkownikami, więc nie możemy wszystkich wrzucać do jednego wora, bo naprawdę społeczność mamy niezwykle ciekawą, uważam. I zróżnicowaną, jak się okazuje. Słuchajcie, to nie jest tak, że cała Ukraina. Jest pogrążona w wojnie, yy, ale no, jednak na większości terytorium. Yy, jest prowadzona ta uprawa, gospodarstwa jakoś działają, a niestety, no, sprzętu brakuje, dużo zostało zniszczonego, e, dużo w rozkradzionego, nie, nie, do, nie dojeżdżają dostawy sprzętu, części. A jest to, co urosło, dokonane. trzeba zebrać w jakiś sposób, prawda? Dokładnie, trzeba to zebrać, trzeba wyżywić naród, tak? Dobrze jeszcze, żeby, żeby w, w, na tym zarobić, tak? I mieć na e, działanie, na prosperowanie kraju. Także to nie jest e, tak, proszę Państwa. Mamy stamtąd bezpośrednie informacje, nie opieramy się tutaj na jakichś przesłankach i nie wiem, komentarzach z internetu. Mamy bezpośredniego dokładnie. korespondenta z Ukrainy, wiemy dokładnie, dosyć dokładnie, co się dzieje. Po temacie niezbyt wesołym i nieprzyjemnym, aczkolwiek takie też czasami muszą być, wracamy do czegoś optymistycznego. Projekt z Duntrak, czyli Ursus C360 XXI wieku na miarę XXI wieku, ruszył z kopyta. Widziałeś, Tomek, obserwujesz poczynania w pracach Mariusza Zdanowskiego przy ciągniku. Oczywiście, że widziałem, zresztą sądząc po ilości odsłon i komentarzy, nie tylko ja śledzę z zapartym tchem ten projekt, ale też chyba nasza cała, a zdecydowanie a na pewno już większa część widowni. No zdaje się, że dużo rzeczy tam się pojawiło nowych. Co konkretnie się zadziało? Dużo się pojawiło nowych rzeczy. Bardzo dużo ostatnio się zadziało, kiedy dołączył do projektu dołączyła firma Pronar Wheels. Która wyprodukowała już właściwie koła do tego ciągnika, i przede wszystkim na początek zrobiła jego wizualizację. Mhm. Także już wiemy mniej więcej, jak, jak ten ciągnik może wyglądać. Niedługo montaż kół. Mamy też już firmy, które zadeklarowały się na wyprodukowanie przedniego Tuza, obciążników do kół, ale o tym wkrótce i na bieżąco. Na razie jest, jest dobrze. Myślę, że na dniach ciągnik postawimy już na docelowe koła, ale oprócz z solidnymi oponami. Oprócz felg właśnie i opon. Zdaje się, że Pronar Wheels zapewnił też pewną wizualizację. Podobała ci się? Co, co na ten temat powiesz? Tak, tak. To właśnie już wspominałem o wizualizacji. No mi się podoba. To, to generalnie została dopracowana, została, była skonsultowana z konstruktorem, z budowniczym, czyli Mariuszem. Podoba mi się to. Wygląda oka, aczkolwiek no, niektórzy też komentują, że przypomina e, Dojcfara. Owszem, tak jest, no bo to jest budowane też w dużej części na bazie jakichś dostępnych części, mhm. dostępnych komponentów, także tam jest ta maska, szkielet e, kabiny. Ale zaznaczmy też, że to nie jest ostateczny wygląd, to dopiero propozycja, która, jak rozumiem, została tak. przedstawiona przez firmę Pronar Wheels. Dokładnie, to jest, to jest propozycja. Natomiast też gdzieś tam niektórzy z, z grona bardzo dużego grona entuzjastów projektu też zdarzają się takie komentarze, że to jest, że to jest składak, po co te, tego typu rzeczy. Natomiast to wyjaśnię, że no nie jest to taki do końca składak. Jest bardzo dużo części autorskich, autorskich przerabianych pod ten konkretny ciągnik, pod ten konkretny pomysł. Zresztą no, no, te komponenty jakoś komponenty są gdzieś tam skądś pozyskiwane i przerabiane, No ale jaki ciągnik dzisiaj nie jest składakiem tak naprawdę no, ale na rynku. Czyli co, mielibyśmy się spodziewać, że Mariusz Zdanowski sam zaprojektuje silnik do tego ciągnika, bo chyba w tym kierunku część komentarzy zmierza, prawda? No właśnie, właśnie, to jest... Mierzmy to jest siły troszeczkę. na zamiary. I tak. cóż, spodziewajcie się niespodziewanego, jeśli chodzi o efekt finalny tego ciągnika. Otwieramy oczy niedowiarkom <noise> i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja taką mam cichą nadzieję, że może, może to będzie przyczółkiem, jeśli to powstanie, do czegoś większego w przyszłości. I to tyle w dzisiejszej maszynowni. Piszcie, komentujcie, dawajcie znać, o czym byście chcieli posłuchać w kolejnych odcinkach. Jak Wam przebiegają żniwa? Czy wszystko jest w porządku? Czy brakuje Wam części zamiennych? Jakie są ceny usług? Piszcie, będziemy w kontakcie. Bezpiecznych żniw. Trzymajcie się.